Tu ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna lekcja. Akordy molowe. Dobra. Zabieramy się teraz za akordy molowe. Te, które były wcześniej w filmie odnośnie tych durowych. Tak samo te molowe, to są akordy trzydźwiękowe, czyli takie najbardziej podstawowe i zwykle najczęściej używane w grze na gitarze. Najczęściej używane, no można powiedzieć takie najbardziej wersje podstawowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. I teraz tak. Możecie powiedzieć, dobra, miałem akordy śmieszne, durowe, teraz molowe. Poprawia frajer kamerę, nic i tak nie umie, ale coś próbuje powiedzieć. Struna szósta, struna pierwsza. Powiem wam tak, akordy molowe mają konstrukcję interwałową taką. 1, 3, M, 5. Odsunę kamerkę. 1, 3, M, 5. Czyli jeśli dobrze pamiętacie, akordy durowe miały inną konstrukcję. Akordy durowe były 1, 3, W, 5. No i teraz można powiedzieć, dobra, frajerze, teraz czym one się różnią? Różnią się właśnie jednym tylko dźwiękiem. Akord molowy, albo durowy, dobra, zaznaczę najpierw wam durowy. Akord durowy wyglądał w ten sposób. Czyli na przykład próg, załóżmy 5, 4, 3, 2. Dźwięk toniczny jest tutaj, czyli ten ważny. No i tak, 5, 4, 5, 4, 2. A teraz molowy akord to jest taki. Nic prostszego w zasadzie chyba, nie? Różni się tylko jednym dźwiękiem, jeden palec właściwie dostawiamy, ponieważ tu łapiemy małym palcem, tu łapiemy trzecim, a tu pierwszym. Jeśli dobrze tutaj sobie postawiałem. I różnica jest bardzo zasadnicza, ponieważ dur i mol to są zupełnie przeciwstawne do siebie akordy. Jeden, można powiedzieć, jest taki smutnawy, drugi jest bardziej wesoły. Teraz jeśli ja z kolei potrzebuję znaleźć jakiś akord i nie wiem na przykład jakie on ma dźwięki, to właśnie podstawiam sobie zawsze na najgrubszej strunie, na piątym progu, układam sobie palec i rozstawiam ten schemat i podstawiam pod tym palcem ten dźwięk, który potrzebuję. Jeśli na przykład miałbym znaleźć akord Amol, to na... W sumie dobrze to rozstawiłem, przepraszam. O, to na piątym progu będzie dźwięk A, czyli tu będzie dźwięk A, tu będzie dźwięk C, a tu będzie dźwięk E. Czyli akord molowy ma dźwięki A, C, E. Jest coś z tą kamerą, mam problemy same. Mogę teraz, idąc tym tokiem rozumowania, czyli wyszukiwania sobie dźwięków po schemacie stworzonym za pomocą interwałów, mogę sobie zrobić zupełnie inne kombinacje tych akordów. Tu akurat w tych filmikach robię po dwie kombinacje, czy tam akord ten wcześniejszy były trzy. Też będę mógł wam trzeci pokazać. Mogę na przykład tak samo zrobić akord Amol. Tutaj. I też jest bardzo wypasiona forma taka do funky, czy tam do jakiegoś... No, do funky bardzo fajnie brzmi. Czy do reggae. Dźwięk toniczny, czyli ten główny dźwięk jest tu, gdzie jest zaznaczony jest kółeczkiem, czyli jak sobie zobaczycie na tabelce z dźwiękami, to tutaj jest dźwięk A, później miał być C. C, E. Dobra, czyli tutaj widzicie, mamy te dźwięki. To jest co prawda inny układ dźwięków, czyli najniższym dźwiękiem jest C, później E, później A. To akurat na razie o tym nie mówimy. Interesuje nas samo znalezienie dźwięków na poszczególnych miejscach na gryfie. Tutaj jeszcze mogę wam pokazać jeszcze jedną wersję tego akordu molowego A. Na strunie, proszę ja was, kochane moje małe szkraby, to już mogę zmazać, bo się na nie będzie przydawało.
na strunie, proszę ja was, czwartej, na siódmy próg, czyli 7, 6, 5, 4. Tutaj macie, widzicie, nadążacie ze mną, tutaj i tutaj. Dźwięk toniczny jest ten. I teraz widzicie, to jest podobna wersja do tamtego pierwszego. Tam był dźwięk przesunięty tutaj, ale z racji tego, że struna B, struna druga, zawsze jest jakby o pół tonu niżej niż pozostałe, to akurat ta wersja akordu na tych progach powstaje nam właśnie taka przesunięta. Tutaj właśnie mamy też taką wersję tego akordu molowego. Inne wersje będą w innych filmikach, więc sobie musicie obczaić następne filmy. Tak, no myślę, że to będzie wszystko w miarę zrozumiałe. I trzymajcie się, ziomaczki.